lekcja czytania Gałczyński. Mógłbyś mnie zapytać, po co to napisałeś? Gałczyńskiego wszyscy doskonale rozumieją, wiedzą i groteskę, i lirykę, i zieloną gęś, i listy z fiołkiem. Zaraz, stop, czy naprawdę? Nawet w polskiej telewizji znajdziesz chociaż dwie wersje, na przykład poematu Niobe. Jak to? No przecież wiemy, jak się czyta. Proszę bardzo. Powtórzę, aktor to taka małpa, która musi pamiętać, jak mówią inni. Dlatego też ja także mam tę możliwość powtarzania. A więc część pierwsza, uwertura. Jak się zaczyna? Ano dźwiękowo tak się będzie zaczynało. Nieforemna, niewesoła. Dzień i noc nad brzegiem morza. Stoi w skałę przemieniona. Biedna córa Tantalowa. Biedna żona Amfionowa. Niobe nieszczęsna rodzica. Po kłopotach w pierwszym i drugim wersie już później wiemy. Biedna żona Amfionowa. Biedna Niobe nieszczęsna. Raz, dwa, trzy. Co to jest? Ano. Widzimy wyraźnie, że poeta zbudował ten wiersz z trzech akcentów w każdym wersie. A, czyli wiersz, no mów, jak to się nazywa? To się nazywa, że jest to wiersz toniczny z trzema tonami, czyli akcentami w każdym wersie. No tak, tak, no przecież teraz może mniej, ale taki podstawowy trójtoniczny wers, który każdy Polak z mojego przynajmniej pokolenia wiedział, to Władysław Broniewski, kiedy przyjdą podpalić dom, ten, w którym mieszkasz, Polskę, kiedy rzucą przed siebie... A, no tak, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. A co z sylabicznością? Kiedy przyjdą, cztery sylaby, ale jeden ton. No tak, bo... ilość sylab jest nieważna. Kiedy przyjdą, podpalić, a tu trzy, tak, ale jeden ton, jeden, dom. A w ogóle jednosylabowe słowo, ale ton posiada. I odczytujemy bardzo prosto. Kiedy przyjdą, podpalić dom. Ten, w którym mieszkasz, Polskę. Aha, biedna żona Amfionowa, biedna córa Tantalowa, Niobe nieszczęsna rodzina. No już wiem. A drugi dzień i noc nad brzegiem. A bo przecież mogą połączyć się sylaby w jeden ton. Dzień i noc, czyli dzień i noc. Nie osobno dzień i osobno noc, tylko pełny czas doby. Dzień i noc nad brzegiem. A trzy, tak. A z pierwszym wersem? No, nieforemna, niewesoła. Aha, no to musimy dać ton ukryty. No tak, w muzyce wiemy, jest także pauza, która rytmicznie się liczy. Więc chyba możemy mówić nieforemna, raz niewesoła, dzień i noc nad brzegiem morza, stoi skałę przemieniona. No tak. I wszystko nie tak. Nie, ja dlaczego przecież czytam po polsku? Wiem, co to jest wiersz trójtoniczny. Wszystko nie tak. Dlaczego? Ano, trzeba by zacząć od pierwszej strofy z dedykacją, gdzie poeta wyraźnie mówi, w południe wieku XX ten koncert ciemny jak wiatr w głazach, no to w dalszym ciągu jest ten trójtoniczny. Tak. Czeladnik u Kochanowskiego, złożyłem go w olsztyńskich lasach. No to o co ci chodzi? Ano, chodzi mi o to, że poeta przyznaje się do tego, że jest czeladnikiem u Kochanowskiego. No dobrze, no to co to znaczy? A tytuł poematu Niobe. Gałczyński był biegły i w łacinie
i w Grece. No oczywiście i w języku rosyjskim, i niemieckim, i francuskim, angielskim, tak. I wiedział, co to jest wersyfikacja grecka. No to co z tego? Ano, co z tego, że musimy się zastanowić. Zaraz, o czym poeta pisze? O niobę. O niobę, która siedem córek, siedmiu synów, Diana z Apollonem z łuku, rozstrzelali jej. Jak to? I po tej tragedii co się stało? No wróćmy do pierwszej strofy, że ona jest nieforemna, niewesoła. Jak? Nie, to okropne. Jak mógł poeta napisać, że po stracie 12 dzieci ona jest niewesoła? Co to znaczy w języku polskim niewesoła? No, że w tej chwili jest niewesoła, ale zaraz będzie wesoła. No, czy poeta mógł tak napisać? Nie. Nie mógł. Nie mógł. No to jak napisał? Oto patrzymy na poemat i widzimy, że to są wersy bezrymowe. A bezrymowe to słusznie, bo przecież wersyfikacja starogrecka nie uznawała żadnych, nie miała żadnych rymów. A czyli pisze według wersyfikacji starogreckiej. No, przepraszam, to może być wiersz toniczny. No, wiersz toniczny powstaje w poetyce polskiej dopiero w końcu XIX wieku. A wcześniej? A rytmika poetyki greckiej? Gdzie jamby, trocheje, daktyle, anapesty? Aha, czyli poeta pisze prawdopodobnie inaczej. A jak było z drugim wersem? Dzień i noc nad brzegiem morza. To znaczy, co tu jest napisane? W sensie wersyfikacyjnym. Mocna, słaba, mocna, słaba, mocna, słaba, mocna, słaba. Jak to? Mocna, słaba? Tak. Czyli wers składa się z dwóch stóp trocheicznych, a jedna stopa trocheiczna składa się z dwóch trochei. Mocna, słaba, mocna, słaba, dzień i noc nad brzegiem morza. Aha. A co będzie z trzecim? Stoi w skałę przemieniona. A zgadza się? Biedna córa tamta lowa. Biedna żona Amfionowa. Niobę nieszczęsna rodzica. To tak, to by się nawet nam zgadzało. A w takim razie ten pierwszy wers nieforemna, niewesoła. Jak ty umiesz odczytać? To znaczy, ale ja nie używam... Tak, dlatego musisz się zastanowić, co napisał poeta. W stopie trocheicznej pierwszy trochej, w sensie dynamiki głosu, powinien być mocniejszy aniżeli drugi. To znaczy co? Zaraz. Nieforemna. Tak. I nacisk trocheiczny będzie na pierwszą sylabę. Znaczy co? Na nie. No to co z tego? No oto. W języku polskim wyraz nie, wyraz negacji jest w gruncie rzeczy słabym wyrazem. I my najczęściej używamy nie, nie byłem. Jak to? Dwa razy? Dwa razy. To znaczy w języku angielskim, jeżeli dwa razy zaprzeczysz, to znaczy, że byłeś. Dlatego też
umieszcza negację w najmocniejszym punkcie wersu. Nieforemna. Znaczy, jaka jest? Jest taka, że nie można określić formy. Czego? No, dramatu. Jak to właściwie genialnie napisane. Przepraszam, to ty powiedziałeś genialnie napisane, ja nie. Bo ja może znalazłbym jeszcze piękniejsze dopowiedzenie. A więc popatrz, negacja. Że właściwie musi być tak powiedziana, że właściwie nie można potem żyć. A to pięknie. A druga połowa wersu, niewesoła? Widzisz, gdy zbudujesz dwa trocheje, one rozerwą rdzeń słowa wesoły, także wesołość zniknie całkowicie. Tylko znowu będziesz miał pierwszy trochej, najmocniejszy, niewesoła. Popatrz, we i soła są rozdzielone. Nie ma. Przestały istnieć. A mówiłeś niewesoła. To znaczy trochę wesoła, ale zaraz trochę smutna. Nie ma. To jest inaczej napisane. To czeladnik u Kochanowskiego napisał dramat antyczny antycznym sposobem. I jeżeli zechcesz odczytywać tak jak poeta przecudownie zapisał, i nagle musisz przeczytać: woda, kamień ochlapuje. Czy widzisz, jak biegną fale, które tłuką o skałę? Woda, kamień ochlapuje. Chla, chla. Tak piją te dwa trocheje. Idzie żagiel horyzontem. Nie możesz przeczytać, idzie horyzontem, bo wtedy masz horyzont bliziutko. Nie, to jest bardzo daleko. Idzie żagiel horyzontem. A tu mroźna nocka idzie. Pięknie zapisuje w polskim języku antyczną tragedię.